Panie braterstwo, liebe Freunde, przyjaciele, wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. I cieszymy się, że możemy znowu być razem z wami. Die Liebe des Herrn Jesus verbindet uns. Wiąże nas z sobą miłość Pana Jezusa. Und das Bewusstsein der Gnade Gottes. I świadomość Bożej łaski. Lasst uns miteinander einen Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief lesen. Chcielibyśmy wspólnie przeczytać odcinek z pierwszego listu do Tymoteusza. Und zwar lesen wir das 4. Kapitel 1. Timotheus 4. Pierwszy list do Tymoteusza, 4. rozdział. Cały rozdział przeczytamy. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować, podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Przepraszam. Pan Tyrosia, tak? Wiesz, tam te salonicze. Jest Tymoteusz 4. Pierwszy list do Tymoteusza, przepraszam bardzo. 4 rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, miłości, wierze, czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Timotheus ist ja für uns eine Person, die sehr, also einen sehr guten Klang hat. Timoteusz jest dla nas pewną taką osobą, która bardzo dobry oddźwięk ma dla nas. Warum? Dlaczego tak jest? Das war ein junger Mann, der ganz entschieden auf der Seite des Herrn stand. Bo to był mąż, który z całym oddaniem stanął po stronie Pana. Wir haben die zwei Timotheusbriefe. My mamy napisane dwa listy do Tymoteusza. Und wir haben den Titusbrief. I mamy też list do Tytusa. Beide haben das gleiche Thema. Obydwa te listy mają w zasadzie podobny temat. Jest Timoteusz 3, vers 15. I to jest pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 wiersz. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym,
który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Paulus macht in allen drei Briefen deutlich, Paweł w tych trzech listach pisze bardzo wyraźnie, dass wir 24 Stunden unseres Lebens im Hause Gottes sind jeden Tag. Że my każdego dnia przez 24 godziny jesteśmy obecni w Domu Bożym. Dass die christliche Lehre immer ihren Niederschlag findet. Że tam bez przerwy ta chrześcijańska nauka ma swoje miejsce. Im Titusbrief, ja schreiben wir den mal eben auf. W liście do Tytusa, może też otwórzmy ten list. Und lesen den fünften Vers aus dem ersten Kapitel. Piąty wiersz z pierwszego rozdziału. List do Tytusa, pierwszy rozdział, wiersz piąty. Postawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Paulus und Titus waren zusammen auf Kreta. Paweł i Tytus byli razem na Krecie. Paulus musste weiterziehen. Paweł musiał odjechać dalej. Und es war eine gewisse Unordnung auf Kreta. A na Krecie panował swego rodzaju nieporządek. Etwas, was nicht in Übereinstimmung war mit den Gedanken Gottes. To, co było niezgodne z myślami Bożymi. Jetzt bekam Titus die Aufgabe, diese Unordnung zu beseitigen. I teraz Tytus otrzymał właśnie to zadanie, aby ten, to wszystko uporządkować. Es geht gewissermaßen um Ordnung herzustellen. Chodzi po prostu konkretnie o to, aby zaprowadzić tam porządek. Wie war es bei Timotheus? Jak to było w przypadku Tymoteusza? Schlagen wir das erste Kapitel auf. Otwórzmy pierwszy rozdział pierwszego listu. Und lesen wir die Verse 3, 4 und 5. Przeczytajmy wiersze od 3 do 5. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od 3 do 5 wiersza. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co ci przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Widzimy również cel, który tutaj został nadany. Tu chodziło o fałszywą naukę. Titus war ein junger Mann. Tytus był młodym człowiekiem. Timotheus war ein junger Mann. Tymoteusz był również młodym człowiekiem. Und auch heute braucht er junge Männer. I również Pan dzisiaj potrzebuje młodych ludzi. Und wir sind froh, dass wir hier mit jungen Leuten auch zusammen sein dürfen. I my również się cieszymy, że dzisiaj mamy do czynienia z młodymi ludźmi. Der braucht euch. On was potrzebuje. Er will euch in seinen Dienst stellen. On chce was wprowadzić w swoją służbę. Er will deutlich machen, dass letzten Endes Liebe aus reinem Herzen das Motiv ist zu einem ihm wohlgefälligen Dienst. On ma za cel, aby miłość płynąca z czystego serca była tym, tą podstawą waszej służby. Die Liebe aus reinem Herzen ist der Beweggrund. Ta właśnie miłość z czystego serca jest podłożem. Das gute Gewissen macht deutlich, dass wir uns selbst kontrollieren. Dobre sumienie jest dowodem na to, że się sami kontrolujemy w tej służbie. Und der dritte Punkt, der ungeheuchelte Glaube. A ten trzeci punkt, nieobłudna wiara. Das zeigt uns, dass wir das ganze Wort Gottes im Glauben erfassen müssen. Że my całe Słowo Boże musimy uchwycić we wierze. Manchmal hört man Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Niektórzy ludzie mówią w ten sposób, ja wierzę tylko w to, co widzę. Diese Aussage ist ja dumm. Taka wypowiedź jest durna. Wir Menschen glauben alle, was wir zum Beispiel im Geschichtsunterricht gelernt haben. Ludzie na przykład mogą wierzyć tylko w to, co przeczytali w książce historycznej. Da keiner Zweifel. To bez wątpienia tak jest. Aber der Mensch hat immer wieder Zweifel am Wort Gottes. Ale przede wszystkim ludzie mają do czynienia z tym, że wątpią w Słowo Boże.
Und gerade da will der Herr uns jeden Zweifel wegnehmen. A to akurat Bóg chce nam z nas to wziąć, to zwątpienie. Denn das Wort Gottes bestätigt sich selbst als die Wahrheit. Bo Słowo Boże w zasadzie się samo potwierdza jako prawda. Wenn einer die Wahrheit wissen will, jeśli ktoś chce wiedzieć, znać prawdę, dann muss er nur aufrichtig die Bibel lesen. To musi jedynie szczerze czytać Biblię. Und er wird von der Wahrheit der Bibel überzeugt werden. I przez wiarę, przez prawdę Biblii zostanie przekonany. Wie ist der erste Timotheusbrief aufgebaut? Jak ten list jest zbudowany, pierwszy list do Tymoteusza? In dem ersten Kapitel macht er deutlich, dass es nicht das Gesetz ist, sondern die Gnade ist, die uns befähigt, Gott wohlfällig zu dienen. W pierwszym rozdziale możemy zauważyć, że to nie zakon, ale łaska nas uzdalnia do tego, abyśmy służyli. In Kapitel 2, das kennen wir auch gut. Drugi rozdział, ten też dobrze znamy. Geht es um das Gebet in der Öffentlichkeit? Chodzi o modlitwę w miejscach publicznych. Aber auch um einen gottseligen Wandel. Ale również o pielgrzymowanie pobożne. In Kapitel 3 geht es um die Aufseher und die Diener. W trzecim rozdziale czytamy myśli dotyczące biskupów i diakonów. In Kapitel 4 geht es um die richtige, die falsche Lehre. W czwartym rozdziale chodzi o prawdziwą i fałszywą naukę. In Kapitel 5 geht es dann schließlich um den Dienst. W piątym rozdziale czytamy o służbie. Und in dem sechsten Kapitel geht es um die Genügsamkeit. A w szóstym rozdziale czytamy o korzystaniu z wielu rzeczy. Und trotzdem den Reichtum. Und trotzdem ein Reichtum. A pomimo tego o powstrzymywaniu się od czegoś, a pomimo tego o bogactwie. Gott reicht alles da zum reichlichen Genuss. Bo właśnie Bóg wszystko daje do bogatego używania. Ein Wort, was immer wieder vorkommt im ersten Thessalonicher Brief, ist die Gottseligkeit. To, co często in Thessalonicher Brief, ja? In Timotheus Brief. To, co w tym liście do Tymoteusza czytamy, to jest taka, to słowo, które się bardzo często pojawia, to jest błogoszczęśliwość. Diese Gottseligkeit, sie kam in dem Leben des Herrn Jesus vollkommen zum Ausdruck. Ta błogoszczęśliwość, pobożność w osobie Pana Jezusa znalazła swoje doskonałe wypełnienie. I to też widzimy w liście do Tymoteusza pierwszym. Dieses Erfülltsein von Gott haben wir nie noch einmal so wie in dem Leben des Herrn Jesus. To właśnie wypełnienie się osobą Boga nie znajdujemy nigdzie indziej tak w takiej pełni jak w osobie Pana Jezusa. Und wir alle sind aufgefordert, ein gottseliges Leben zu führen. I również my jesteśmy wzywani do tego, aby prowadzić takie pobożne, świętobliwe życie. Bevor wir in Kapitel 4 einsteigen, noch ein Gedanke zu Ephesus. Jeszcze zanim przejdziemy do tego czwartego rozdziału, chcielibyśmy jedną myśl wtrącić odnośnie Efezu. Paulus war ja 3 Jahre in Ephesus und hat dort gearbeitet. Paweł był 3 lata w tym mieście i tam pracował. Dort waren viele zum Glauben gekommen. Tam wielu doszło do wiary, uwierzyło. Apostelgeschichte 20 zeigt uns, wie Paulus Abschied nimmt von den Ältesten aus Ephesus in Milet. W rozdziale 20 Dziejów Apostolskich możemy na przykład czytać, w jaki sposób Paweł żegna się z tymi starszymi w Efezie, w Milecie. Ein bewegender Abschied. Bardzo poruszający odcinek. Die Epheser waren in einem guten Zustand. Ci Efezjanie byli w bardzo dobrym stanie. Er konnte ihnen schließlich auch den Epheserbrief schreiben. On mógł im później napisać bardzo piękny list do Efezjan. Und dieser erste Timotheusbrief liegt zeitlich weiter hinter. A ten list do Tymoteusza, jeśli chodzi o czas, to został napisany później. Vorher war Paulus schon gefangen genommen worden. Wcześniej Paweł już został uwięziony. Wie wir sagen, die erste Gefangenschaft lag hinter ihm. Die erste Gefangenschaft in Rom lag jetzt hinter ihm. I te pierwsze pojmanie w Rzymie już było za nim. Er war wieder frei. Był później znowu wolny. Und arbeitete unerschrocken weiter.
I nieustraszenie pracował dalej. Dieser Brief macht deutlich, dass es in Ephesus nicht gut weiterlief. A ten list pokazuje nam, że niestety w Efezie stały się rzeczy, które nie biegły, zaczęły biec niewłaściwie. Eine Versammlung kann auf einer großen Höhe stehen. I to tak jest, że zgromadzenie jakieś może być stać bardzo dobrze, weil die Geschwister alle in Gottseligkeit ihren Weg gehen. Gdyż wszyscy wierzący pobożnie i świętobliwie żyją. Aber das ist keine Garantie dafür, dass es morgen genauso ist. Ale to nie jest żadną gwarancją do tego, że jutro będzie tak samo. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Do tego potrzebujemy Bożej łaski. Die Gnade Gottes ist ganz besonders wichtig im Hinblick auf falsche Lehrer. A ta łaska Boża jest szczególnie potrzebna właśnie w obliczu różnych fałszywych nauk. In Kapitel 3, Vers 16 haben wir gerade gesehen, dass die Gottseligkeit uns vorbestellt wird. W rozdziale 3, wiersz 16 czytaliśmy o tej pobożności. Ona przed nami jest tutaj postawiona. Und dann geht er sofort über auf ein anderes Thema. I potem nagle pojawia się inny temat. Er sagt, der Geist sagt ausdrücklich. Mówi w 4 rozdziale pierwszego listu, Duch mówi wyraźnie. Lesen wir aus 1. Korinther 6, den 19. Vers dazu. Przeczytajmy jeden wiersz pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział. Jest Korinther 6, Vers 19. Wiersz 19, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 19. A czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Wir sehen also an diesem Vers, dass in unserem Körper Gott der Heilige Geist wohnt. A więc widzimy wyraźnie z tego wiersza, że w naszym ciele, wewnątrz nas żyje Bóg, Duch Święty, mieszka. Eine göttliche Person hat seit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt Raum in uns genommen. W momencie nowozrodzenia Duch Święty znajduje miejsce, przestrzeń do zamieszkania w nas. Diese Person wird uns in Ewigkeit nicht verlassen nach Johannes 16. I ta osoba nie opuści nas nigdy według tego, co jest napisane w Jana 16 rozdziale. Gibt es etwas größeres als eine göttliche Person? Czy jest coś większego od Bożej osoby? Die Bibel lehrt uns, dass Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist auf einer Ebene sind. Słowo Boże nas poucza, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są na jednym poziomie. Die höchste Person im ganzen Universum wohnt in dir und in mir. I właśnie ta najwyższa osoba w całym wszechświecie mieszka we mnie i w tobie. Welch ein Vorrecht ist das? Jakiś przywilej to jest. Welch eine Segnung ist das? Jakie błogosławieństwo to jest? Wenn einer in einer Firma arbeitet, jeśli ktoś pracuje w jakiejś firmie und er macht nicht das, was der Chef sagt, i nie czyni tego, co mu polecił szef firmy, dann wird die gemeinsame Arbeit sehr schnell zum Ende kommen. To wtedy ta wspólna praca czy współpraca no bardzo szybko się rozleci. Weil der Angestellte überhaupt kein richtiges Empfinden hat für seine Position. Bo ten zatrudniony no, nie robi tego, co powinien na swoim stanowisku wykonywać. A ile to my więcej bojaźni powinniśmy mieć przed Bogiem Duchem Świętym, który mieszka w nas? Dann wohnt Gott der Heilige Geist auch in der Versammlung. Das lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 16. A również możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian 3, w rozdziale 16 wierszu, że on mieszka w zgromadzeniu. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Ihr Korinther, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Wy, Koryntianie, wy jesteście świątynią Ducha Świętego.
Wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, dann ist Gott der Heilige Geist. Jeśli wy zgromadzacie się jako zgromadzenie, to ten Bóg, Duch Święty jest właśnie tym punktem centralnym, środkowym. Und eine letzte Stelle in dem Zusammenhang, Römer 8, Vers 14. I jeszcze jedno miejsce, które ma związek z tym, o czym mówimy, to jest List do Rzymian, rozdział 8, vers 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 14, są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Dieser Vers zeigt uns, wenn wir uns durch Gott, den Heiligen Geist leiten lassen, ist das ein Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. A więc tu jest napisane to, że jeśli my dajemy się prowadzić Bogu, Duchowi Świętemu, to jest to dowód na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja, dass wir Söhne sind, dass wir unsere Stellung verstanden haben. Że jesteśmy synami Bożymi, że zrozumieliśmy to, na jakim stanowisku jesteśmy. Dieser Heilige Geist, ten Duch Święty, sagt jetzt etwas ausdrücklich. Mówi teraz coś bardzo wyraźnie. Damit wird der größte Wert auf diese Aussage gelegt. Abyśmy teraz zwrócili uwagę na ważność tej wypowiedzi, która następuje później. Wir sollen unsere ganze Konzentration darauf legen, was jetzt kommt. A więc powinniśmy teraz się skoncentrować na tym, co nastąpi. Er spricht von späteren Zeiten. On mówi coś o późnych czasach, późniejszych czasach. Gott, der Heilige Geist, für ihn gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Dla Boga Ducha Świętego nie ma przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Alles ist für ihn gegenwärtig. Wszystko dla niego jest teraźniejszością. Das zukünftige liegt vor ihm, als ob es Gegenwart wäre. Nie ma przyszłości ani przeszłości. Wie dankbar dürfen wir sein, dass Gottes Wort uns auch zukünftige Dinge mitteilt. Ale to nie jest, nie przeszkadza, żeby nam pokazać rzeczy przyszłe. Ihr betrachtet zurzeit die Offenbarung. Słyszałem, że rozważacie teraz tutaj Księgę Objawienia. Ein sehr ernstes Buch. Bardzo poważną księgę. Ein Buch, was auch Auswirkungen auf unser praktisches Leben hat. Która też ma oddziaływanie, wpływa na życie nasze codzienne. Denn die Gerichte, die dort beschrieben werden, motivieren uns zur praktischen Heiligkeit. Gdyż na przykład same te sądy, o których czytamy, motywują nas, abyśmy żyli w praktycznej świętości. Aber dass Gott mit der Erde und mit seinem Ratschluss zum Ziel kommt, motiviert uns zusätzlich. Ale to, że Bóg kiedyś zakończy, czy dojdzie do celu, który ma z tą ziemią, motywuje nas dodatkowo, ponad to. Um in der Glaubensüberzeugung den Glaubensweg weiterzugehen. Aby iść dalej we wierze przekonani o tym wszystkim, co w co wierzymy. Was ist jetzt mit späten Zeit gemeint? A co rozumiemy teraz pod pojęciem tych czasów późniejszych? Das werden wir gleich betrachten. I żeśmy akurat też i rozważali. Vorher möchte ich über 2 Timotheus 3 etwas sagen. To, co żeśmy przeczytali w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, o tym, jak mamy się zachować w Domu Bożym. Da heißt es dies, aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten. Chodzi, przepraszam, o 2 Tymoteusz 3, vers 1. Chodzi o 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział, 1 wiersz. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Das sind die letzten Tage. To są właśnie te dni ostatnie. Das ist also nicht hier gemeint, was wir betrachten, jest Tymoteusz 4. A więc to nie są to, co rozważamy, nie chodzi tu o to, co rozważamy teraz. 2 Thessalonicher 3 ist noch eine spätere Zeit. A w liście do Tesaloniczan drugim czytamy o jeszcze późniejszym czasie. Sie macht Aussagen im Blick darauf, was geschehen wird nach der Entrückung der Gläubigen. Bo tam jest napisane, co się stanie po pochwyceniu wierzących. Hier wird gesagt, dass einige vom Glauben abfallen. A więc tu w tych późniejszych czasach czytamy w pierwszym wierszu 4 rozdziału 1 listu do Tymoteusza, że odstąpią niektórzy od wiary. Die fallen vom Glauben ab. Wie schlimm ist das? Odpadną oni od wiary. Jak straszne to jest. Kapitel 1, vers 6.
Pierwszy rozdział, szósty wiersz. Da wird gesagt, dass von eurem ungehorchten Glauben gesprochen, wovon einige abgeirrt sind. 1. Timotheus 1, Vers 6. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Ungehorchten Glauben, wovon einige abgeirrt sind. Aha, wir haben das im Ende des 5. Okay. Vers. Chodzi jeszcze o końcówkę w naszym akurat zestawieniu wierszy, z końcówkę 5. wiersza. I z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. A więc oni odpadli. Jak mogło się to stać? To są also offensichtlich Leute, die vorher geglaubt haben den Aussagen der Heiligen Schrift. To właściwie są ludzie, którzy wcześniej uwierzyli tym wypowiedziom Pisma Świętego. Die gesagt haben, das was Gott über mich sagt, ist richtig. Oni mówili to, że Bóg, że to co Bóg mówi w Słowie Bożym dotyczy mnie. Was Gott über sich gesagt hat, ist richtig. To co Bóg mówi o sobie też jest prawdą. Was Gott gesagt hat über die Zukunft, das ist richtig. To co Bóg mówi o przyszłości, to jest prawdą. Dieses Bekenntnis haben wir abgelegt. A więc oni wyznanie takie złożyli. Jetzt fahren sie aber ab. Ale oni teraz odchodzą. Es geht nicht darum, ob ich ein gutes Bekenntnis habe. I właśnie nie chodzi o to, że ja mam, że dobrze coś wypowiedziałem, czyli złożyłem jakieś wyznanie czy świadectwo, jak to się dzisiaj Dieses mówi. Gute Bekenntnis muss verknüpft sein mit einer inneren Beziehung, die ich zu dem Herrn Jesus Christus habe. Bo dobre świadectwo musi mieć powiązanie z tym, co ja czynię, jak ja żyję. Und die bekomme ich, indem ich mich bekehre. A to otrzymuję wtedy, kiedy się nawracam. Indem ich vor Gott zusammenbreche und sage, wo Gott sei mir dem Sünder gnädig. I w momencie, kiedy ja załamuję się przed Bogiem i mówię do Niego, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Sie können auf einmal überhaupt nichts mehr verstehen. Oni na pewnym momencie nie mogli czegoś zrozumieć. Sie sagen, das, was ich früher glaubt habe, das glaube ich jetzt nicht mehr. I oni nagle w jednym momencie mówią, w to, co wierzyłem, już teraz nie wierzę. Was machen Sie denn jetzt? To oni teraz czynią? Das sagt uns die Schrift auch, sie achten auf betrügerische Geister. Jest napisane, że oni przystępują do duchów zwodniczych. Damals waren die Aussagen noch zukünftig. Wtedy, kiedy ten list był pisany, te wypowiedzi były rzeczą przyszłą. Doch diese Gefahr, die hier beschrieben wird, die ist längst Vergangenheit. A teraz to wszystko, te prawdy, które są napisane, już są przeszłością. Wir leben in den letzten Tagen von 2 Timotheus 3. Bo my żyjemy już w tych czasach ostatnich z tego pierwszego wiersza, trzeciego rozdziału do Tymoteusza, z drugiego listu. Das heißt, das Böse in der Christenheit entwickelt sich weiter. To znaczy, że zło w chrześcijaństwie niestety rozwinęło się jeszcze bardziej od tego czasu. Diese Männer achten nicht mehr auf das Wort Gottes. Ci mężowie już nie uważają, nie zważają na Słowo Boże. Sie lesen nicht mehr die Bibel unter Gebet. Oni już właściwie nie czytają Biblii z modlitwą. Wenn wir nicht mehr die Bibel unter Gebet lesen, was kommt dann? Czy jeszcze czytasz Biblię z modlitwą? Dann kommt Betrug. Dann kommt Betrug. Dann kommt die Lüge. Jeśli tego nie będziesz czynił, to przyjdzie do ciebie kłamstwo. Etwas Neutrales gibt es nicht. Bo nie ma czegoś neutralnego, pośredniego. Dann verlieren wir alles. Wtedy stracimy wszystko. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass einer, wenn er vor Gott zusammengebrochen ist und das Heil, den man Jesus angenommen hat, verloren geht. To nie znaczy, że jeśli ktoś szczerze przyjął Pana Jezusa i narodził się na nowo, to pójdzie na zatracenie. Aber wenn es nur ein bloßes Bekenntnis ist. Ale jeśli to jest tylko takie puste wyznanie, wird er das in Kürze aufgeben. To ono zostanie bardzo szybko, tego się człowiek bardzo szybko pozbędzie. Betrügerische Geister macht also deutlich, dass hier Satan im Spiel ist. A więc jeśli tutaj czytamy o tych zwodniczych duchach, to wiemy, że za tym stoi szatan. Und dann wird von Lehren von Dämonen gesprochen. Jeszcze jest napisane o naukach demonicznych, szatańskich. Diese gefallenen Geister
versuchen, glaubende Menschen oder solche, die ein christliches Zeugnis haben, von der Wahrheit abzuziehen. I właśnie te duchy demoniczne chcą tych ludzi, którzy tylko zewnętrznie złożyli swoje wyznanie, odciągnąć do tych diabelskich nauk. Dann wird die Welt wieder sehr interessant. Dann wird die Welt auf einmal wieder sehr interessant. Jest to rzecz bardzo interesująca. Und Satan ist ja sehr intelligent. A szatan, wiemy, jest istotą bardzo inteligentną. Und spricht von Lehren der Dämonen. On mówi, jest tu mowa o nauce demonów. Das ist etwas für den Verstand. To jest coś, co właściwie rozum jest w stanie przyswoić sobie. Da wird ein Gedankengebäude aufgebaut. Jest to myśli, które można jakąś coś zbudować w tych myśli. Was logisch erscheint. Co wydaje się bardzo logiczne. Aber was mit der Wahrheit, die offenbart worden ist im Wort Gottes, nichts zu tun hat. Ale to nie ma w ogóle do czynienia z prawdą objawioną w Słowie Bożym. Lehren ist hier übrigens in der Mehrzahl. Nauki jest tutaj to słowo podane w liczbie mnogiej. Das ist ein Hinweis darauf, dass Satan für jeden eine Lehre hat. To znaczy, że szatan właściwie może mieć dla każdego człowieka specjalną naukę. Im Christentum gibt es immer nur eine Lehre. Natomiast w chrześcijaństwie, jeśli czytamy, to jest zawsze mowa o nauce w liczbie pojedynczej. Sie hat natürlich verschiedene Facetten. Oczywiście to ma różne też i no jakby w różny sposób można to rozpatrywać. Aber es ist eine Lehre. Ale ogólnie rzecz biorąc mówimy o jednej nauce. Dann wird von Heuchelei gesprochen. Jest też tu mowa o obłudzie. Sie blenden dir etwas vor. Więc oni coś przedstawiają czy oślepiają kogoś. Das nicht der Wirklichkeit entspricht. Co nie odpowiada w ogóle rzeczywistości. Sie sind sogar solche, die offensichtlich Lügen reden. O te duchy są takimi, które jawnie kłamią. Sie täuschen nicht nur etwas vor, sondern verbal bringen sie auch Unwahrheit zum Ausdruck. Oni nie są tylko, nie działają w ten sposób, że tylko omamiają w jakiś sposób obłudnie, ale oni konkretnie kłamią. Ein weiteres Kennzeichen, was der Heilige Geist deutlich macht. Dalsza cecha, którą Duch Święty nam tutaj jasno pokazuje, ist das eigene Gewissen. Jest to sumienie, własne sumienie. Jeder Mensch hat ein Gewissen. I każdy człowiek ma sumienie. Und nach dem Sündenfall ist dieses Gewissen aktiv geworden. I sumienie człowieka stało się aktywne po upadku, po grodzie. Gott hat das Gewissen zur Kontrolle gegeben. I Bóg dał właśnie to sumienie nam jako czynnik kontrolujący. Und dieses Gewissen müssen wir ernst nehmen. I to sumienie musimy traktować bardzo poważnie. Dieses Gewissen wird immer wieder im Wort Gottes geschärft. Bo to sumienie jest bardzo wyostrzone Słowem Bożym. Wir hatten ja in Kapitel 1, Vers 5 auch von dem guten Gewissen gelesen. Myśmy też, możemy też przeczytać w pierwszym rozdziale tego listu, w piątym wierszu, o czystym i dobrym czystym sercu i dobrym sumieniu. Und jetzt gibt es welche, die darauf überhaupt nicht mehr achten. A teraz są tacy, którzy w ogóle na to nie zważają. Sie sind stattdessen mit einem Brenneisen gehärtet. A więc pomimo tego jesteśmy bardzo zatwardziali. Sie haben keine Empfindungen mehr. Ci ludzie już nie mają żadnych odczuć. Das Gewissen würde normalerweise schlagen. To sumienie powinno odzywać się, dzwonić można powiedzieć jakby. Und sie merken überhaupt gar keine Reaktion mehr. Ale ci ludzie uwiedzeni już w ogóle nie słyszą żadnej reakcji sumienia. Wenn ich immer wieder die Stimme des Gewissens beruhige, jeśli będę ciągle na nowo tłumił to, co mi podpowiada sumienie, wird diese Stimme eines Tages erstickt werden. To pewnego dnia to sumienie przestanie się odzywać. Und dieses Kontrollinstrument, was Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, ist wirkungslos. I ten instrument kontroli, który Bóg mi dał w swej łasce, będzie nieużyteczny. Das ist also eine Aussage im Hinblick auf Ihr Gewissen. A więc to jest wypowiedź, która kierowana jest do naszych sumień. Und jetzt wird etwas gesagt von dem, was Sie mit Ihrem Mund zum Ausdruck bringen. A teraz jest następnie powiedziane o tym, co oni wyrażają swoimi ustami.
sie verbieten zu heiraten. Oni na przykład zabraniają się żenić, wstępować w związki małżeńskie. Wir sehen ganz klar, dieser Gedanke geht im Hinblick auf Askese. A więc widzimy, że ta myśl idzie w kierunku ascezy. Das ist der Gedanke, du musst dich von natürlichen irdischen Dingen zurückhalten. A więc jest to myśl, jak wiemy, polegająca na tym, że ty musisz się wstrzymywać od tych ziemskich rzeczy. Damit du dadurch besser wirst. Abyś był lepszy. Das ist ein Gedanke, der im Heidentum zu Hause war. To jest myśl, która bardzo była rozpowszechniona w pogaństwie. Und der im Christentum aufgenommen worden ist. I została ta nauka wzięta do chrześcijaństwa. Hat mit der Lehre des Wortes Gottes überhaupt nichts zu tun. A to w ogóle nie ma nic wspólnego z nauką Słowa Bożego. Wir lesen einmal, was Gott dazu sagt. Przeczytajmy to, co mówi Słowo Boże na ten temat. Wie denkt Gott über die Ehe? Co Bóg myśli na temat małżeństwa? Wir lesen 1. Mose 2, Vers 17. Przeczytajmy z pierwszej księgi Mojżesza. Vers 18. I rozdział, wiersz 18. Pierwsza księga Mojżesza, drugi rozdział, 18 wiersz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Gott hat dort festgestellt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Bóg bardzo jasno powiedział o tym, że człowiekowi jest źle, jak jest sam. Und was sagen diese Menschen? A co mówią ci ludzie? Es ist gut, nicht zu heiraten. Dobrze jest, jeśli nie będziesz się żenił albo za mąż wychodził. Ganz klar im Widerspruch zum Wort Gottes. Całkowicie myśl sprzeczna z tym, co Bóg mówi. Und Gott selbst sagt, Bóg sam mówi, ich will ihm eine Hilfe machen. O, ja chcę człowiekowi uczynić pomoc. Der Mann wird nicht tätig. Mąż ma być czynny. Der Mann empfindet nicht die Leere. Sondern Gott empfindet die Leere, sagt, es ist nicht gut, dass du allein bist. I to nie człowiek może decydować o tym, tylko to Bóg dokładnie wie i mówi, nie jest dobrze, jak człowiek jest sam. Und Gott bringt ihm eine Frau. I dlatego Bóg też przyprowadził do człowieka małżonkę. Das ist der erste große Grundsatz, den wir wieder auf die Ehe Gottes Wort finden. To jest właśnie pierwsza zasada, którą możemy oglądać odnośnie małżeństwa. Gleiche Kapitel, Vers 24. A w tym samym rozdziale, w wierszu 24, czytamy: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Mann und Frau in der Ehe verbunden bilden eine neue Einheit. Mąż i żona, będąc złączeni związkiem małżeńskim, tworzą nową jedność. Das hat Gott so gewollt. Tak to Bóg zbudował. Was sagen diese Menschen? A co mówią ci ludzie? Das Gegenteil. Całkiem coś odwrotnego. Erste Timotheus 5, Vers 14 greift Paulus das Thema nochmal auf, im Hinblick auf das Heiraten. W tym samym liście, czyli w pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym rozdziale, wierszu 14, nie? Ja. W 14 czytamy: chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Gott möchte, dass die Menschen heiraten. A więc człowiek, Bóg życzy sobie, aby ludzie się pobierali. 1. Korinther 7. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Nimmt der Geist Gottes wieder das Thema auf. Znowu Duch Boży podejmuje ten temat. Und sagt wieder, es ist gut zu heiraten. I znowu mówi, dobrze jest się żenić. Aber nur im Herrn. Ale tylko w Panu. Nur in Übereinstimmung mit ihm. Tylko w zgodności z Jego myślami. Wenn einer eine Gnadengabe hat, jeśli ktoś ma dar łaski, um allein zu bleiben, um so dem Herrn besser dienen zu können, ist das gut. Aby pozostać samotnym i Panu wtedy i służyć Panu, to jest dobre. Aber sonst ist der Grundsatz Gottes, dass die Menschen heiraten sollen. Ale zasadą Bożą jest ta, żeby się ludzie pobierali. Wir denken an das Zölibat. My pomyślmy też o celibacie.
Oder ist ganz klar, dass das nicht nach Gottes Gedanken ist. I wyraźnie widać, patrząc na skutki, że to nie jest Bożą zasadą i postanowieniem. Gott hat die Menschen so geschaffen, dass sie füreinander bestimmt sind. Bóg tak właśnie stworzył człowieka, że ludzie są dla siebie, mężczyzna i kobieta, przeznaczenie. Und jeder Eingriff diesbezüglich ist ein Angriff auf Gott, den Schöpfer. I to właśnie, jeśli ktoś inaczej mówi, to jest to atak na Boga Stwórcę. Und es führt auch, wie wir wissen, zu vielen Sünden. I jak wiemy, prowadzi to do wielu grzechów. Das war der erste Punkt, verbieten zu heiraten. A więc tym pierwszym punktem było to, że oni zabraniali wstępować w związki małżeńskie. Heute sagt man es nicht mehr so. Dzisiaj mówi się, może tak nie jest. Heute sagt man, die Ehe ist überholt. Mówi się, to jest przesada. Das ist ein alter Zopf. To jest stara zasada. Man heiratet heute nicht mehr. Bo dzisiaj w ogóle się ludzie już nie żenią i wiadomo, że chodzą. Auch das ist ein Angriff gegen Gott, den Schöpfer. To również jest atak na Boga Stwórcę. Und wir wissen, dass das auch zu vielen Sünden führt. I wiemy, że to również prowadzi do wielu grzechów. Denn wir haben gesehen, dass Gott für die Ehe ist. A więc jeszcze raz podkreślmy to, że Bóg jest za związkami małżeńskimi. Eine zweite These, die diese Menschen vorbringen, ist. Druga teza, którą wysuwają ci ludzie, to jest ta, gebeten sich vom Speisen zu enthalten, że oni zabraniają przyjmowania pokarmów. Ich stelle da mal 1. Mose 9 auf. Może otwórzmy pierwszą księgę Mojżesza, rozdział 9. Es ist hochinteressant, dass in der Christenheit gerade über diesen Punkt so viel Unwissenheit ist. I również możemy zauważyć, że w chrześcijaństwie, jeśli chodzi o tę sprawę, jest wiele niewiedzy. Wir lesen einmal Vers 3. Przeczytajmy trzeci wiersz z 9 rozdziału pierwszej księgi Mojżesza. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. I czwarty, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Also, jest ganz klar. A więc z tych wierszy jasno widzimy, die Pflanzen sind zur Nahrung des Menschen gegeben, że człowiekowi zostały dane do jedzenia rośliny. Und auch die Tiere sind zur Nahrung gegeben. I również zwierzęta. 3. Mose 11 macht deutlich, dass Israel einen Speiseplan vor Gott vorgelegt bekommen hat. W trzeciej księdze Mojżesza, 11 rozdziale, czytamy również, że Izrael otrzymał dokładne wskazówki odnośnie tego, co można jeść. Gott hat ganz klar gesagt, es gibt Tiere, die ihr dürft essen, welche die ihr nicht essen dürft. Były tam zwierzęta, które można było jeść i zwierzęta, których nie można było jeść. Aber das gilt für uns als Christen, als Gläubige der Gnadenzeit nicht. Ale to, ta zasada dana Żydom już nas nie dotyczy, nas chrześcijan. Apostelgeschichte 15 beweist das. 15. rozdział Dziejów Apostolskich nam o tym wyraźnie mówi. Wir haben da das Konzil in Jerusalem. To się działo wtedy na tym soborze w Jerozolimie. Und da wird gezeigt, dass alles gegessen werden darf. I tam było postanowione, że wszystko można jeść. Außer Blut. Oprócz krwi. Und von einem Stück durfte man sich nicht nähern. I to, co jest uduszone. Aber sonst hat Gott alles freigegeben. Ale wszystko inne Bóg dał nam do jedzenia. Und diese Menschen gebieten sich von diesen Speisen zu enthalten. Wolno nam jeść. A ci ludzie właśnie zabraniali przyjmowania różnych pokarmów. Diese Speisen hat Gott geschaffen zur Annahme. A Bóg przecież stworzył te rzeczy dla przyjmowania. Warum haben wir die Früchte? Dlaczego mamy my, dlaczego mamy owoce? Warum haben wir das Getreide? Dlaczego mamy zboża? Warum haben wir gewisse Tiere? Dlaczego mamy różnego rodzaju zwierzęta? Mit der Zielsetzung sagt Gott hier, dass wir sie zu uns nehmen, zu unserer Nahrung. Właśnie z tego powodu, aby one służyły dla nam na pokarm, za pokarm. Und wir sollen sie annehmen mit Danksagung. I my możemy to wszystko przyjmować z dziękczynieniem. Jetzt sagt einer, ich esse kein Fisch, kein Schwein, kein Fleisch. Może ktoś powie, ja nie jem mięsa.
Ich esse nur Fisch. Ja jem tylko ryby. Oder ich esse nur Gemüse. A może ktoś mówi, ja tylko jarzyny jem. Wenn er das machen will, als persönliche Entscheidung, ist das natürlich ihm freigestellt. Jeśli ty będziesz tak czynił, bo tak sobie sam uznasz za właściwe, to jest twoja decyzja. Wenn er vielleicht schwach ist. Jeśli jest to jakaś słabość w tobie, albo jeśli ktoś na przykład jest chory, wir müssen nicht Fleisch essen. My przecież nie musimy jeść mięsa. Aber Gott hat es uns gegeben. Ale Bóg nam to dał. Und wenn der Schöpfer es uns gegeben hat, weil er uns kennt und liebt. A jeśli Bóg Stwórca nam to dał, to dlatego, że On nas zna i On nas miłuje. Dann ist es das Natürliche, dass wir das auch zu uns nehmen. To oczywiście jest rzecz całkiem naturalna, że weźmiemy to dla siebie. Er weiß, unter welchen Bedingungen wir als Menschen leben. On wie przecież, w jakich warunkach my żyjemy jako ludzie. Und deshalb sollten wir es auch zu uns nehmen mit Danksagung. A więc my możemy to wszystko przyjmować dla siebie z dziękczynieniem. Aber diejenigen, die Dank sagen, ale ci, którzy dziękują, die glauben, ci wierzą. Wir kommen also jetzt zu einem neuen Thema. A więc teraz jakby przechodzimy do nowego tematu. In den Versen 1 bis 3a hat er deutlich gemacht, was die falschen Lehrer sagen und sind. A więc w wierszach od 1 do 3 a czytamy o tym, kim są ci fałszywi nauczyciele i co oni uczą. Und wie sie unser Glaubensleben in der Gottseligkeit unterhöhlen wollen. Was? Und wie sie unser Glaubensleben durch ihre falschen Lehren unterhöhlen wollen. I chodzi o to, w jaki sposób oni chcą przez tą fałszywą naukę przewrócić naszą wiarę. Glaubende Menschen dürfen alles annehmen mit Danksagung. A wierzący ludzie mogą wszystko przyjmować z dziękczynieniem. Denn sie glauben, was Gott sagt. Gdyż oni wierzą, co Bóg mu powiedział. Und sie stützen sich dabei auf die Wahrheit des Wortes Gottes. I oni właśnie opierają się na prawdzie Słowa Bożego. Ich glaube, jetzt wollten wir eine kurze Pause machen. Und machen damit fest. Teraz zrobimy króciutką przerwę.